Teraz trochę inny aspekt eksportowy. Mhm. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy też drugim największym eksporterem w tej Unii Europejskiej, czwartym największym producentem na świecie. Państwo jesteście obecni tylko w Europie, na rynkach eksportowych, ale również w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce. Jakie plany, jakie wyzwania związane z tym eksportem? Rzeczywiście Polska z punktu widzenia eksportu, że znowu wrócę do kurczaka, tak, jest tutaj bardzo istotnym graczem. Natomiast te doświadczenia głównie były w obszarze produktu nieprzetworzonego. I rzeczywiście tym kluczowym produktem eksportowym, z którym mamy do czynienia i który widzimy w statystykach, był to produkt nieprzetworzony, surowe mięso. Dzisiaj naszą ambicją jest, żeby zwiększać udział produktu przetworzonego, czyli właśnie tego już uformowanego w wędlinę, czy parówkę, czy jakąkolwiek inną formułę, która nadaje już produktowi taki bardzo konsumencki charakter, tak? Czyli zamknięte w kolorowe opakowanie, dostępne najczęściej w kategorii sprzedaży retailowej, co oznacza dotarcie nie tylko do tego segmentu właśnie B2B, ale też B2C, czyli też rozpromowanie polskiego surowca i wynikającego z niego produktu przetworzonego w świecie, przekonanie do jakości, przekonanie do smaku, często odnalezienie się w smakach lokalnych, bo szczególnie na przykład w Azji, oczywiście to my się musimy dostosować i w jakiś sposób korespondować z tym, do czego kubki lokalne, smakowe są przyzwyczajone, co jest dużym wyzwaniem. Dlatego wydaje się, że te najbliższe lata właśnie będą temu poświęcone, czyli dotarciu nie tylko do klientów B2B, ale dotarciu do konsumentów, pokazaniu produktu, przekonaniu do tego, że jakość produktów pochodzących z Polski jest adekwatna też do potrzeb danych rynków i też dostosowanie się cenowe, co też nie jest najłatwiejsze z uwagi na to, że w dalekim świecie spotykamy się konkurencyjnie nie tylko z producentami walczącymi w oparciu o podobne zasady, tak, czyli europejskie, ale z całym światem. I jak wiemy, te wymagania w innych częściach świata, jeżeli chodzi o czy sposób wytwarzania, czy samą jakość produktu, często są nieco odmienne od tych, które my mamy w związku z obecnością w Unii. To teraz bardzo konkretnie Duda to marka stworzona przez Silesię, obecna od 30 lat. Tutaj flagowym, popularnym produktem jest pasztetowa, która ma wiele rozmaitych wersji. Ja się tak zastanawiam, jak w kontekście takiego produktu można opowiadać o innowacjach? Na ile tutaj jest tradycji, żeby zachować to, co powoduje, że klienci sięgają po ten produkt, a na ile da się go zmieniać, żeby też ewentualnie zachęcać właśnie nowych klientów. Generalnie jak wygląda na przykład dalszy rozwój takiego produktu? Mhm. Przede wszystkim, to też a propos zaskoczeń, rok 2022 i też 2023 już właściwie się kończący, pokazał nam, że to, że mieliśmy właściwie 90% udziału rynku, jeżeli chodzi o taki produkt jak pasztetowa, Nielsen to wyszczególnia jako kategoria produktów pasztetowych, wcale nie oznacza, że już wyczerpaliśmy swoje możliwości, że osiągnęliśmy sufit, jeżeli chodzi o wolumen. Wręcz przeciwnie, zapotrzebowanie zdecydowanie wzrosło. I to z jednej strony właśnie w kontekście oczywiście ekonomiki tego produktu i faktu, że jest po prostu dostępny wszędzie, w bardzo przystępnej cenie. A z drugiej strony też widzimy, że nasze hasło, którym się posługujemy przy jego komunikacji, czyli kultowa pasztetowa, absolutnie nie jest pomysłem marketingowców, tylko jest rzeczywiście realnie funkcjonującym przesłaniem zakupowym, które konsumenci mają w swoich głowach. W związku z tym zakupy rosną, zdecydowanie więcej sprzedajemy tego produktu. I też sobie zadaliśmy takie pytanie, to znaczy co zrobić, żeby on cały czas był adekwatny i do potrzeb, do sposobu funkcjonowania konsumentów. I wydaje mi się, że za chwilę pokażemy jego nową twarz, głównie skupiając się oczywiście tutaj na kwestiach związanych z formą jego podania, tak żeby konsumentowi było łatwiej, wygodniej. I bardzo wierzymy w to, że na tym rynku jest dla niego jeszcze duże pole do popisu, szczególnie też, że produkt cały czas jest produktem chłodzonym,
Przed nami na pewno wyjście z lodówki i pokazanie go w wersji ambientowej. Także zdecydowanie nie zatrzymujemy się na tych 90%. Wierzymy, że te 90% może się przekładać na większe obroty i większe wolumeny. Nie dopytujesz? No ja już tutaj mam świadomość tego, że pani nam trochę uchyla rąbkę tajemnicy. Oczywiście to prosimy o więcej, bo na przykład ja jeszcze się zastanawiam nad tymi wersjami smakowymi. Mhm. Mamy pomidorowy, pieczeniowy, paprykowy, cebulowy. Czy tutaj też będzie więcej wersji? Czy więcej? Może niekoniecznie, ale możliwe, że niektóre będą zastępowane bardziej takimi smakami związanymi z też trendami, tak, i tym, co rzeczywiście szczególnie młody konsument potrzebuje i czego szuka, czyli też pewnie trochę większa zmienność i częstsza fluktuacja tych smaków, bardziej sezonowa, bo to też jest element właśnie nadawania nowego życia, to znaczy pokazywania, że on koresponduje z tym, co się dzieje dookoła, a niekoniecznie tylko jest właśnie w tych kilku wariantach smakowych. Natomiast możemy się umówić w ten sposób, że jak już będę miała ten produkt, to panowie piersi go tutaj zobaczą w gabinecie spożywczym. Także i wtedy pokażemy rzeczywiście, że pasztetowa to jest naprawdę produkt przyszłości. To się nazywa zostawić sesment, bo ja się teraz cały czas zastanawiam, jak to będzie smak właśnie. Jeżeli ktoś mi umówi, nie wytrzymasz. Ja tak. Teraz trochę zmienię temat, przejdziemy do sustainability, taki duży blok. Tak. Wiemy o tym, że jeżeli mówimy o przyszłości branży mięsnej, to co między innymi jeden z tych głównych czynników, który będzie kształtował jego kształt, w terminie takim, nazwijmy to średnio i długoterminowym, to jest Europejski Zielony Ład. Nazwijmy to bardzo ambitny plan Unii Europejskiej, aby przekształcić gospodarkę na zeroemisyjną, zrównoważoną. Oczywiście cały czas ekonomicznie rentowną, bo to jakby też bardzo często o tym zapominamy. Natomiast ten plan też nie chodzi o to, żeby produkować taniej, tylko chodzi, żeby produkować zeroemisyjnie. Jeżeli mówimy o produkcji żywności, to tutaj parę czynników z pewnością będzie kluczowe. I tak chociażby, żeby trochę nakreślić naszym słuchaczom, co ważne, parę przykładów. Zakładamy emisję gazów cieplarnianych o 55%, redukcję zużycia antybiotyków o 50%, udział powierzchni pod rolnictwem ekologicznym do 25%, czy wzrost standardów dobrostanu zwierząt. Jak przyszłość związaną z implementacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu i tej strategii Farm to Fork, jak się Państwo do tego przygotowujecie? Na pewno traktujemy to jako duże wyzwanie, kolejne zresztą, bo dzisiaj dużo o tych wyzwaniach rozmawiamy. Na pewno jest to duże wyzwanie, natomiast dla nas nie jest to wyzwanie, które się pojawiło chwilę temu, tylko zdecydowanie cała polityka właśnie od pola do stołu jest u nas w dużej mierze właśnie oparta myśleniem o wpływie. I to myślenie o wpływie, tak jak mówię, nie jest czymś zupełnie nowym, tak, bo każdy... Plus lepiej zdefiniowane teraz, tak, usystematyzowane. Każdy rozsądnie prowadzący biznes dba o kwestie związane z dobrostanem zwierząt, dba o kwestie związane z jakością zatrudnienia i pracownikiem. I wszystko to, co właśnie jest wymienione z punktu widzenia wyzwań i celów, oczywiście jest przekładane w całym łańcuchu wartości. Oczywiście najbardziej tutaj adekwatnym jest ten segment produkcyjny, tak, hodowlany, adekwatnym z punktu widzenia istotności tych zagadnień. I tutaj na pewno koledzy odpowiedzialni za ten segment mogliby trochę więcej opowiedzieć. Natomiast z naszej perspektywy producenta już stricte produktu konsumenckiego ważne jest to, żeby też umieć w sposób właściwy o tych wyzwaniach opowiadać konsumentowi. Bo często one się wiążą z tym, że pewne produkty kosztują więcej, jeżeli mają właśnie te przewagi. Jest to silna wartość dodana, natomiast bardzo istotne jest, żeby umieć ocenić, na ile pewne też postawy zakupowe, które deklarują konsumenci, na ile one są aspiracyjne, a na ile rzeczywiście przekładają się na decyzje zakupowe. I wszystko, co dzisiaj robimy, przygotowując się właśnie do tego wyzwania, o którym pan wspomniał, też jest przygotowaniem konsumenta do tego, że za chwilę będzie miał produkt z listą właśnie wartości dodanych,
aczkolwiek też związanych z tym, że no one będą w jakiś sposób też skwantyfikowane ceną półkową. I to jest duże wyzwanie na pewno. My ostatnio zapytaliśmy konsumentów w badaniu takim ilościowym o to, na ile właśnie są dla nich ważne kwestie adresowane w ramach całej polityki ESG. I ponad 50% badanych, oczywiście tutaj na próbie reprezentatywnej dla Polski, wskazało, że dla nich najistotniejszy aspekt, za który są w stanie też zapłacić więcej przede wszystkim, to kwestie bezpośrednio wpływające na jakość i bezpieczeństwo produktu, który do nich trafia. Czyli wszystkie te czynniki, które bezpośrednio są przekładane na jakość spożycia, tak? Nie tylko na ilość, ale właśnie na jakość. Na drugim miejscu, z tego co pamiętam, właśnie były kwestie chociażby dobrostanu zwierząt. Więc de facto też zadanie przed nami jest takie, żeby wszystko to, co się dzieje w tych wcześniejszych elementach naszego łańcucha wartości, przełożyć na dobrą komunikację konsumencką i na tyle dobrze to wyjaśnić konsumentowi, z czego pewne rzeczy wynikają, które są obligiem, a które są też jakby naszym standardem i naszą praktyką, no żeby on był w stanie te kropki połączyć, bo to, co tutaj pan przeczytał z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego robiącego zakupy, no jest trochę abstrakcyjne, tak? Natomiast my wiemy, że jest istotne i że na pewno stanowi wyzwanie, też inwestycyjne oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że no też o tym nie tylko myślimy, ale działamy. Dużo rzeczy się dzieje związanych chociażby z inwestycjami w biogazownię, w zamknięty obieg, w wykorzystywanie ponowne surowców odpadowych i traktowanie ich jako znowu właśnie surowiec do kolejnych produktów. Także bardzo mocno nad tym pracujemy. No działając w tej skali de facto dzisiaj, nie można o tym nie myśleć. A tak jak powiedziałam, no, każdy szanujący się przedsiębiorca de facto ma to w swoim DNA i myślę, że my absolutnie też to mamy. To jak pani ładnie powiedziała, te kropki połączyć właściwie, to będzie ogromne wyzwanie, bo to tych elementów jest bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. Ja bym właśnie tutaj zawęził te kropki też pod kątem emisyjności teraz. Wiemy o tym, że to jest jedna z tych kluczowych elementów raportowania niefinansowego. Wiemy, że wchodzi w najbliższym czasie CSRD. Wy państwo jako podmiot systemowo kluczowy będziecie oczywiście pod nią podlegać, ale również ze względów jako dostawca do podmiotów jeszcze większych. Jak państwo jesteście zaawansowani z liczeniem śladu węglowego? Nawet bym tutaj przewrotnie dopytał ten scope trzeci, który jednak jest najtrudniejszy, bo pierwszy i drugi relatywnie łatwo, mówię z naciskiem, relatywnie łatwo jest sobie policzyć. Natomiast faktycznie największym problemem, bo to nawet trzeba tak to nazwać, i tu tych kropek jest też N, jest scope trzeci. Jak państwo jesteście zaawansowani, pani? Przygotowujemy się do tego i to jest... Tak jak poprzednie wyzwanie używałam tego słowa z jakby dużym spokojem właśnie, a o tyle sama kwestia sposobu wyliczenia i zaraportowania tych danych, no będzie takim wyzwaniem pisanym, myślę, wielkimi literami. Szczególnie, że jest bardzo dużo też znaków zapytania pod kątem czy metodologii, czy sposobu podejścia, tak? I też obaw co do tego, na ile pewne nasze interpretacje będą adekwatne do oczekiwań rynkowych i tego, na ile te dane, którymi dzisiaj dysponujemy, bo oczywiście wiele rzeczy liczymy, ale na ile one będą po prostu kompatybilne z samą dyrektywą, tak, i ze wszystkim tym, co już w świecie jest liczone, a my tego się musimy po prostu nauczyć.